każde jakby zwrócenie uwagi na młodego człowieka, który wkłada jakiś wysiłek w to, co robi i w to, co kocha, jest no, na wagę złota. Teraz trwa konkurs szopenowski, przyglądamy się przesłuchaniom, już mamy wyniki. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem takiej determinacji, niezłomności tych uczestników, bo przyszło im się przygotowywać do tych przesłuchań w naprawdę trudnych warunkach i to samo dotyczy naszych uczniów. Oni także podczas pandemii musieli w taki bardzo specjalny sposób się przygotowywać do udziału w konkursach, a tych konkursów zaliczyli ogrom, więcej niż zawsze. Czy trudno? No, to zależy bardzo. Brałam udział w konkursach i zdarzyło się tak, że zajęłam trzecie miejsce w międzynarodowym, także pani dyrektor bardzo mnie wspierała i dała pismo do urzędu, żeby o takie stypendium zawalczyć, a jak je wydam? Na pewno na studia. Chcę się dostać do Katowic na grafikę, także materiały też na studiach artystycznych są bardzo drogie, a to na pewno pomoże jakoś w przyszłości. 30. jubileuszowe przyznanie stypendiów prezydenta miasta Opola dla zdolnych, wybitnie zdolnych plastyków, muzyków, młodzieży uczącej się w naszych szkołach. Bardzo miła uroczystość. Cieszę się, że jako miasto wspieramy tych, którzy są utalentowani. Zachęcamy ich w ten sposób do rozwijania się, dodajemy im determinacji do tego, pokazując, że warto, bo to są unikalne talenty. Wcale nie jest łatwo komuś uzdolnionemu plastycznie czy muzycznie od razu odnaleźć się na rynku. Pamiętajmy również, że te osoby łączą swoje aspiracje, umiejętności, zaangażowanie z tym, że na co dzień po prostu się uczą cały czas i polskiego, i matematyki, i innych przedmiotów, więc wolny czas poświęcają na rozwój swojego talentu, więc tym bardziej warto ich docenić. Mam nadzieję, że to spotkanie i te stypendia pomogą im się rozwijać i w przyszłości, kto wie, zobaczymy ich albo w konkursie szopenowskim, a może gdzieś ich pracę w wielkich galeriach sztuki. To znaczy dla mnie bardzo dużo, bo oprócz tego, że tam próbuję zbierać na takie większe cele, to też wyznaczam te pieniądze na nuty, które też są bardzo dla mnie ważne, bo no, trzeba mieć z czego grać. Najbardziej lubię wykonywać utwory Bacha, Fryderyka Chopina i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Planuję wybrać się na studia do profesora Wojciecha Świtały do Katowic. Chodzę do szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia i chodzę do pani Kariny Kandzi. Cieszę się i stypendium przeznaczę na flet. Planuję je wykorzystać na dodatkowe zajęcia plastyczne z malarstwa i z rysunku i też na wyjazdy, żeby pozwiedzać różne muzea z galeriami. Przez cały rok dużo pracuję, od rana do nocy, także to wynikło z czegoś. No przede wszystkim wykorzystam w rozwoju artystycznym, przede wszystkim kupię sobie farby, bo uwielbiam malarstwo, najbardziej lubię impresjonizm w tym malarstwie. Ja chcę iść na studia na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na malarstwo. Są wielką motywacją do tego, żeby pracować, a przede wszystkim zachęcamy ich do udziału w konkursach. Oczywiście to nie są konkursy takie małego formatu, to są konkursy zawsze ogólnopolskie albo międzynarodowe i pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tak długo, 30 lat, wspieramy akurat tych, którzy mają talenty artystyczne i cieszę się z tego, bo widziałem uśmiechnięte miny tych osób, uśmiechnięte buzie, więc myślę, że sprawdziliśmy im radość.